Wykonaj wskazane działania i zapisz wynik w postaci potęgi liczby 2. To do dzieła. Zacznijmy od podpunktu A. Zobacz, 4 to jest 2 do drugiej i do potęgi trzeciej razy. 16 to jest 2 do potęgi czwartej i do potęgi 1 czwartej. Podzielić przez pierwiastek 5 stopnia z 2 do potęgi 5. Mianowniku, 64 to jest 2 do 6 i do potęgi minus 3 czwarte razy 8 to jest 2 do trzeciej i do potęgi 5 trzecich. No i wykonajmy te działanie. 2 do drugiej i do trzeciej tutaj sobie mnożysz, tak samo tutaj sobie pomnożysz, a pierwiastek 5 stopnia z 2 do 5, jeżeli pierwiastki są tego samego stopnia nieparzystego, one się znoszą bezpośrednio. Czyli tutaj będzie po prostu 2 z tego. Zobacz, to możesz zapisać jako 2 do 1, 2 do 5 i pierwiastek 5 stopnia to znaczy do 1 piątej. I mnożymy te liczby, czyli mamy po prostu 2 do pierwszej. Tak, tu 2 do 2 do 3 mnożymy, mamy 2 do 6 razy. Tu mnożymy 4 razy 1 czwarta, czwórkę skracamy, mamy 2 do pierwszej. Podzielić na 2 do pierwszej. Tu mnożymy 6 razy minus 3 czwarte, to jest 2 do potęgi minus 18 czwartych razy. Tutaj mnożymy 3 razy 5 trzecich, trójki się skracają, 2 do piątej. 2 do 6 razy 2 do pierwszej to jest 2 do 7. I zaraz dzielenie to jest odejmowanie, czyli możemy zapisać, że to jest 6 plus 1 minus 1, bo jak dzielisz, to odejmujesz wykładniki. A na dole będzie 2 do minus 18 czwartych to jest minus 4,1 druga, dodać 5, wykładnik 5. I co z tego mamy? 6 plus 1 minus 1 to jest 6, czyli 2 do 6 podzielić przez 2 do 5 minus 4,5 to jest 1 druga, 2 do 1 drugiej. I teraz dzielenie to jest odejmowanie, czyli 2 do potęgi 6 minus 1 druga, czyli to jest 2 do potęgi 5 i 1 druga, czyli 2 do potęgi 11 drugich. Podpunkt A mamy, podpunkt B. Zobaczmy tak, po kolei. Ta 12 troszkę nam nie pasuje. Zapiszmy, że 12 to jest 3 razy 4, a 4 to jest 2 do kwadratu razy pierwiastek z 32 do kwadratu. Pierwiastek to jest podniesienie do potęgi 1 drugiej. 32 to jest 2 do 5 i jeszcze do kwadratu, bo tutaj jest ten kwadrat. Minus, teraz tak, 1 druga to jest 2 do minus pierwszej, to jest odwrotność dwójki. Czyli napiszemy minus 2 do minus pierwszej, bo 1 druga jest odwrotnością dwójki i do minus 8. I teraz zobacz. Liczba ujemna do parzystej potęgi staje się liczbą dodatnią. Także o tym pamiętaj, za chwilę wykorzystamy tę informację. Teraz dalej mamy na dole 2 do 1 trzeciej razy 4 to jest 2 do drugiej i do 1 trzeciej. Dodać. Tu mamy tak, 6 do 1 drugiej i do drugiej to jest po prostu 6, bo 1 druga razy 2 daje 1, 6 do pierwszej to jest 6. Razy 3 do minus 1 drugiej do drugiej mnożymy, dwójki się skracają, zostaje 3 do minus pierwszej. I tak, 3 razy, u góry mamy 3 razy 2 do drugiej, tu jest 2 do piątej do drugiej, tu mnożymy 5 razy 2, 10 i razy 1 druga to jest 5, czyli 2 do drugiej, 2 do piątej, odjąć. I teraz tak, minus 1 razy minus 8 to jest 8, czyli mamy minus 2 do 8. Liczba ujemna do parzystej potęgi staje się dodatnia, czyli to jest po prostu 2 do 8. Z tego wyjdzie. Przez, tutaj masz, tak, 2 do 1 trzeciej, tutaj masz 2 do 2 trzeciej, bo pomnożyliśmy, czyli 2 trzecie z tego, 1 trzecia z tego, to są 3 trzecie, czyli 3 trzecie, czyli 1, czyli 2 do pierwszej. Dodać. 6 razy 3 do minus pierwszej. 3 do minus pierwszej to jest 1 trzecia, bo odwracamy tę liczbę. Czyli 6 razy 1 trzecia to jest 2, czyli dodać 2. To się równa. 3 razy 2 do drugiej razy 2 do piątej to jest 2 do siódmej. Odjąć 2 do ósmej. Podzielić przez 2 plus 2, czyli przez 2 do drugiej. Wyciągasz sobie w liczniku 2 do siódmej przed nawias. Zostaje ci tutaj 3.
odjąć. Jak z 2 do 8 wyciągniesz 2 do 7, zostaje ci 2 do 1, podzielić przez 2 do 2. I co otrzymamy? 2 do 7 przepisuję. 3 minus 2 do 1 to jest po prostu 1. Podzielić przez 2 do 2. 1 jest elementem neutralnym mnożenia, to możemy go pominąć. I mamy w rezultacie 2 do 7 przez 2 do 2. Odejmujemy od 7 dwójkę. Mamy 2 do potęgi 7 minus 2, czyli 2 do potęgi 5. I tak nam tutaj wychodzi ta potęga.